Projekt kosztował ponad 800 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z Funduszu Europejskiego i budżetu państwa. Realizatorem jest Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie. To, co Państwo dzisiaj zobaczyliście tak naprawdę, to za tym stoi bardzo duży głos właśnie instytucji rynku pracy, bo my oczywiście mieliśmy pewną koncepcję, pewien pomysł na to, jak ten portal powinien funkcjonować, jak powinien wyglądać, natomiast dużo funkcji zostało tu dane w związku z tym, że jakby bardzo ściśle współpracowaliśmy z instytucjami. To się odbywało przez to, że przez warsztaty powiatowe, które realizowaliśmy w każdym z powiatów, na których uczestniczyli instytucje rynku pracy z terenu danego powiatu, które mogły nam powiedzieć, jakie są ich oczekiwania, jakie potrzeby chciałyby, żeby ten portal, w jakich potrzebach ten portal miałby im pomóc i pewne kwestie jakby wesprzeć ich działanie. I to jakby podyktowane było, ta cała wiedza była służyła do tego, żeby zbudować taki portal, który będzie spełniał te oczekiwania regionalne, no bo to ma być narzędzie dla pracy instytucji, a nie dla nas, prawda? W związku z tym to był żmudny proces. Ponadto też testowaliśmy to w dwóch grupach, znaczy było to testowane na osobach poszukujących pracy z Podkarpacia i dla osób bezrobotnych, kiedy też pokazywaliśmy już te pierwsze funkcje portalu i tam zbieraliśmy też informacje, jakie są oczekiwania, jak ich zdaniem taki portal powinien wyglądać, żeby korzystali z niego, żeby przyciągał ich, żeby zapewnić sobie tą grupę odbiorców tego portalu. Myślimy, że z tych wszystkich opinii, które nam się udało uzyskać, już z tych użytkowników, którzy de facto działają, nie ma opinii, która by nie mówiła o tym, że portal jest przejrzysty, prosty, intuicyjny, a to jest najważniejsze w tego typu instrumentach informatycznych, jakim jest właśnie portal takie informacyjne w oparciu o tą technologię internetową. Po co na rynku kolejny portal pracy, skoro ofert zatrudnienia w naszym województwie jak na lekarstwo? Bo zawiera on także kilkanaście innych usług, mówi kierownik projektu. I są to oprócz szkoleń i kursów również dotacje, pośrednictwo pracy, różnego typu doradztwo specjalistyczne. Także oprócz ofert pracy mamy również całą tą bazę usług. No i przede wszystkim jesteśmy regionalni bliżej tego człowieka, który mieszka na Podkarpaciu i poszukuje pracy. Na dzień 14 października w portalu widniało 329 ofert pracy, w tym zdecydowana większość to przedstawiciel handlowy, medyczny, doradca bankowy. Adres www.praca-podkarpackie.pl.